Każdego dnia w centrum Katowic likwidowanych jest kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Docelowo z terenu nowej strefy płatnego parkowania zniknie około 1,5 tysiąca miejsc postojowych. Mieszkańcy z coraz większym niedowierzaniem patrzą na rosnący las metalowych słupków, a urzędnicy tłumaczą, że nie mają wyjścia, bo muszą dostosować infrastrukturę parkingową do obowiązujących przepisów. Łukasz Kądziołka. W Katowicach niełatwo znaleźć wolne miejsce parkingowe. Wielu kierowców uważa, że jest ich po prostu za mało. Bardzo mało i po prostu naprawdę jechałam do lekarza z córką i musiałam krążyć, żeby znaleźć. Uważam, że miałam szczęście, że pan ustąpił. A będzie jeszcze gorzej, bo na ulicach właśnie zachodzą duże zmiany. Mieszkańcy mówią o totalnej likwidacji i słupkowych absurdach, a miasto o dostosowaniu do obowiązujących przepisów. To jest bezwzględnie przepis, który ma zadbać o bezpieczeństwo i widoczność wszystkich uczestników ruchu drogowego, czyli to 10 metrów od skrzyżowania i 10 metrów od przejścia dla pieszych. I te miejsca najczęściej powtarzają się w pytaniach do nas kierowanych przez mieszkańców. Wygląda na to, że wcześniej niewiele osób zdawało sobie sprawę z tego, jak na liczbie miejsc parkingowych odbije się planowane rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Na przykład tu, na bardzo wąskiej ulicy, tuż przy katowickim dworcu, jeszcze do niedawna kierowcy stawali na skos, a teraz już tylko równolegle. Przykład Kordeckiego pokazuje, że te zmiany poza wprowadzonym porządkiem są niewielkie, czyli mieszkańcy nie stracili tam miejsc parkingowych. To nieprawda, bo zniknęło tu około 10 miejsc parkingowych. Tam, gdzie jeszcze nie ma słupków, wielu kierowców parkuje tak, że zasłania przejścia i właśnie przez to może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji. Ma to niewątpliwy wpływ na bezpieczeństwo. Dzisiaj publikowaliśmy czy na stronie Komendy Miejskiej, czy na stronie Komendy Wojewódzkiej nagranie choćby ze skrzyżowania ulicy Granicznej z Krasińskiego, gdzie jednoznacznie widać, że widoczność dla kierującego jest niezmiernie istotna. Często dochodzi do takich wykroczeń w okolicach przejść dla pieszych, skrzyżowań. Miasto wyjaśnia, że tam, gdzie się da, nie będzie zmian z miejsc postojowych, prostopadłych czy skośnych na równoległe. Jednak na wielu ulicach likwidacja jest nieunikniona. Łącznie zniknie około 1,5 tysiąca miejsc postojowych. Jeśli miasto chce rozszerzyć strefę płatnego parkowania, to parkowanie trzeba uporządkować. Więcej jest przeciwników tego pomysłu, ale są też zwolennicy. Fragment naszej ulicy jest już w strefie bezpłatnego parkowania od kiedy tu mieszkam, czyli już prawie 10 lat. Ciągle borykamy się z problemem, że osoby, które tu pracują, po prostu zajmują nam miejsca. Mamy teraz trójkę dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że ja przyjeżdżam i nie mam gdzie zaparkować. To jest okropne. Staraliśmy się kilkakrotnie o kopertę i nie otrzymaliśmy jej, ponieważ zajmowała miejsce mieszkańcom, więc dlatego jesteśmy za rozszerzeniem strefy. Szeroka strefa płatnego parkowania ma zostać wprowadzona pod koniec tego roku, natomiast miejsca parkingowe powinny zostać uporządkowane do października.